Poniedziałek w Labol, studio łączy nas piłka. Filip Adamus, witam serdecznie z Arkiem Milikiem. Cześć. Witam, Arek. Cześć. Wolniejszy dzień dla zawodników, aktywny wypoczynek, tak to jest w planie rozpisane, ale ty zbyt aktywnie chyba wypoczywać nie możesz, bo coś jeszcze z kostką się dzieje. No tak, myślałem właśnie, co dzisiaj porobić, bo tak naprawdę mamy prawie cały dzień wolny. Co tu porobić, czy iść gdzieś tam w golfa, na rowerek albo coś porobić. Zdecydowałem jednak, że pójdę na rower poruszać się troszeczkę, bo jednak wiadomo, pewne rzeczy nie mogę robić. No trzeba jeszcze uważać i dbać o to, bo to jest drugi dzień tak naprawdę po zderzeniu i mam nadzieję, że jak najszybciej to doleczę do końca i już na jutro na trening będę gotowy. To jest efekt starcia z granitem czaką, tak? No tak, efekt starcia. Może gdzieś tam, to nawet nie było jakieś wślizga, nie nic, tylko starałem się odebrać piłkę, wsadziłem nogę. Już dokładnie tak sytuacji nie pamiętam, czy nadepłem na jego nogę, czy on jakoś na moją stanął, także mniejsza z tym, w każdym razie nie jest to jakiś uraz groźny, który wyklucza mnie z meczu. Ja myślę, że granit Czaka bardziej odczuł ciebie w tym meczu niż ty jego. Super praca w obronie. Często kibice tego nie zauważają, ale to była jedno z twoich zadań na ten mecz, tak? No na pewno tak. Wiadomo, że drugą połowę, tak naprawdę większość drugiej połowy graliśmy w defensywie. Ciężko powiedzieć, z czego to wynikało. Gdzieś tam może w podświadomości. Wygrywaliśmy 1-0, chcieliśmy się cofnąć. Trochę nasz błąd, ale wracając do pytania, to na pewno z tej gry w defensywie byłem rozliczany, też miałem swoje zadania w defensywie. No tak jak powiedziałeś, mało ludzi to widzi, ile się tam pracy wykonuje w defensywie, zazwyczaj rozliczałem się z ofensywy, z niewykorzystanej sytuacji. Wiadomo, że się z tym muszę liczyć też, bo jednak naturalną kolejną rzeczy, że w każdej akcji ofensywnej biorę udział i w tym polu karnym się znajduję. Cieszę się z tego, że do tych sytuacji cały czas dochodzę. To mi nawet Robert Lewandowski powiedział, wiesz, że tak. Chwała Arkowi za to, że on dochodzi do tych sytuacji i że bardziej nawet Robert jako napastnik to docenia, niż to, że czasem może nie wyjść, no bo to decyduje ułamek sekundy dosłownie. No dokładnie jakieś... tak, wiadomo, że czasami brakuje może trochę spokoju, trochę szczęścia. Uważam, że umiejętności do tego, żeby wykorzystać takie sytuacje są, ale no tak czasami jest z napastnikami, że jak nie wpada, to nie wpada, jak znowu wpada, to wpada wszystko. Tylko miejmy nadzieję, że z Portugalią ta karta się odwróci i będzie wszystko dobrze. To jest tak, że po meczu się później myśli, że mogłem to uderzyć inaczej, powinienem to rozwiązać tak, niepotrzebnie strzelałem z pierwszej piłki i tak dalej, i tak dalej? Czy no, ty się wyłączasz? Zawsze są takie analizy po meczu, dlatego tak naprawdę nie można zwracać na to uwagi, bo znaczy wiadomo, wyciągnięcie wniosków i tak dalej zawsze jest, ale to decyduje ułamek sekundy, gdzie tam zła decyzja w przeciągu jednej sekundy skutkuje tym, że czasami nie trafia się bramki. W polu karnym często decydują gdzieś tam automatyzmy, jakie wypracowało się na treningach, albo których się nie wypracowało i to wszystko gdzieś tam obnaża, ale tak jak już powiedziałem, umiejętności są, żeby wykorzystywać tę sytuację i pokazywałem to tak naprawdę przez cały sezon. No teraz, cierpliwość. Teraz tak, dokładnie. Cierpliwość, taki spokój wewnętrzny na pewno się przyda, bo żeby po prostu wykończyć to zimną krwią takie sytuacje. Mówiliśmy o tym, że trener na pewno cię chwalił za grę w defensywie, ale też chyba za, nie wiem, można to nazwać asystą drugiego stopnia przy bramce Kuby. Ty go widziałeś z tyłu, to było jakby wytrenowane, wiedziałeś, że on tam z tyłu czeka. Znaczy wytrenowane, no. Moje zadania są po prostu takie, żeby w każdą akcję ofensywną wchodzić. Instynkt napastnika, który po prostu udziela się zawsze, gdy mam akcję ofensywną, cały czas po piłkarsku pakuje się w pole karne i szukam piłki. Widziałem, że Rodriguez, boczny obrońca ze Szwajcarii, zawęża do środka i Kuba jest sam. Także no, przepuściłem tą piłkę. Kuba się bardzo dobrze zachował, strzeli bramkę, za co chwała. Później, wczoraj Kuba mi mówił w wywiadzie, że przed rzutami karnymi staraliście się przede wszystkim zbić presję, że rozmawialiście o tym, żeby podejść do tego na luzie. Udało się rzeczywiście? No bo tak to wyglądało. Na pewno niektórzy, tak jak Michał Pazon, śmialiśmy się. Michał był 11 tak, strzał, nawet tak, za Fabianem. Tak, był za Fabianem, ale nie chodzi o to, jeśli chodzi o samą presję, to na pewno był trochę poddenerwowany tym, że strzelaliśmy te karne i na pewno bardzo mu zależało też. Mało z nas gdzieś tam znajdowało się w takiej sytuacji. Nie mówię o tej fazie w reprezentacji, gdzie już była walka o ćwierćfinał, ale mówię o samych rzutach karnych. Mało z nas w takiej sytuacji się znajdowało, dlatego różnie się osoby zachowały. Większość tam zachowała spokój, dlatego to było najważniejsze i żeby po prostu spokojnie podejść do serii jedenastek. Bez żadnych nerwów i to nam się udało, bo jak było widać 5-5, także dużo też ćwiczyliśmy po treningach, trzeba przyznać, rzuty karne i to
nawet nie biorąc pod uwagę tego meczu, ale gdzieś tam we wcześniejszych zgrupowaniach również trener ma taki zwyczaj, że ćwicząc stałe fragmenty, często na koniec stałych fragmentów zazwyczaj są rzuty karne, seria jedenastek. Numer 1, numer 2, numer 3, numer 4, numer 5 i zazwyczaj w kolejności podchodziliśmy do tych rzutów karnych. Wiadomo, że trener zdecydował później, kto będzie strzelał w jakiej kolejności. Rozmawiał z każdym. Rozmawiał, jak się czujemy, ale akurat do mnie podszedł, powiedział mi, że strzelam drugi, także ja się czułem na siłach, nie miałem z tym problemu, żeby uderzać jedenastkę, także chyba żaden z nas nie miał i było to widać. To jest tak, że idąc w stronę Jana Zomera, ty wiedziałeś, w który róg uderzasz i jak uderzasz, czy wtedy jest tysiąc myśli i jeszcze podejmujesz tą decyzję w ostatniej chwili? Są różne warianty strzelania jedenastek. Czasami się czeka, czasami wybiera się róg wcześniej. Tym razem? Tym razem wybrałem trochę wcześniej róg. Wiedziałem, że byłem pewny, że trafię po prostu, wierzyłem w swoje umiejętności, wiedziałem, że na treningach to cały czas wychodzi. I po prostu muszę celnie uderzyć z taką siłą, jaką chciałem i byłem pewny, że wpadnie. Mocno w to wierzyłem, byłem przekonany, także udało się po rękach, może nie tak pewnie jak niektórzy, ale najważniejsze, że wpadło. Jakby trzeba było zebrać wasze wszystkie wypowiedzi po tym meczu w jeden cytat, to bym napisał: chcemy więcej. Gdzie się kończy to więcej? Znaczy, powiem tak, na pewno naszym celem, przyjeżdżając tutaj do Francji, było to, żeby wyjść z grupy. Każdy o tym dobrze wie, ale z czasem każdy z nas sobie zdał sprawę, że stać nas na więcej. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. No i tak jest, dokładnie. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale też spokojnie. Nie chcemy, nie wiadomo jak tu się rozgłaszać i mówić, czego my tu nie osiągniemy. Też nie chcemy mówić, że mamy gorszą drabinkę, czy nam gorsze drużyny teoretycznie na papierze niż po tej drugiej stronie. Skupiamy się z meczu na mecz i z meczu na mecz staramy się koncentrować. Pierwszym rywalem była Szwajcaria, zrobiliśmy wszystko, żeby się skoncentrować na ten mecz. Teraz jest Portugalia i nie myślimy o niczym więcej, jak tylko Portugalii o ćwierćfinale. To jest właśnie chyba różnica między wami a Chorwatami przede wszystkim, bo Chorwaci nawet po tej porażce z Portugalią mówią, że najlepsza drużyna już pojechała do domu, że my byliśmy tacy mocni i nie wiadomo, jak to się stało, że przegraliśmy, a u was spokojnie, pokora. Na pewno chłodna głowa i pokora. Co mamy, czego się nauczyliśmy, może wiedzieliśmy, że też polska reprezentacja, może dlatego, że polska reprezentacja przez wiele lat nie osiągała jakichś wielkich sukcesów, teraz w sumie też na razie nic nie osiągnęliśmy tak naprawdę i może z tego się dobierze, żeby osiągnąć jakiś sukces, potrzebna jest na pewno ta pokora, taki spokój, chłodna głowa. Wracając do Chorwacji, na pewno świetny zespół i też osobiście bardziej spodziewałem się, że z Chorwatami będziemy grali, aniżeli z Portugalią, ale dokładnie meczu nie widziałem, także nie jestem w stanie przeanalizować i odpowiedzieć. Na pewno Chorwaci zrobili dobre wrażenie po meczu z Hiszpanią i zagrali super w piłkę, super w futbol. Tylko, że może ten mecz troszeczkę dał mi się we znaki i w kolejnym może troszeczkę brakuje im sił. Jutro zaczyna się analiza Portugalczyków. Na razie była analiza waszego meczu. Rozmawiałem z Michałem Bazdanem w zeszłym tygodniu, czy po meczu z Niemcami. On mówi, że on bardzo mocno analizuje rywali jako obrońca. Pytanie, bardzo mocno. Bardzo. Z naciskiem na bardzo mocno. Czy napastnik też? Ty patrzysz, jak się zachowuje Pepe, jak się zachowuje José Fonte, czy to jest bardziej improwizacja? Bardziej. Czy to oni mają? Wiadomo, że są takie mecze, a czy w sumie w każdym meczu. Ważne jest to, żeby wiedzieć, jak dany rywal twój gra, ale też wydaje mi się, że dużo zależy od tej pozycji, na jakiej gramy, bo napastnik tak naprawdę bardziej skupia się na sobie i na tym, żeby dobrze wejść w mecz, żeby samemu kreować sytuację, aniżeli na tym, żeby bronić, bo wiadomo, że jakieś tam wskazówki, jakieś detale są zawsze potrzebne przy wyprowadzeniu piłki, przykładowo przez obrońców. Ważne jest to, jaką nogą lubi wyprowadzać, jaką nogą gra, czy lepiej z tej strony, czy z tej, ale to są detale. Patrząc na obrońców, tego jest więcej do analizy, bo napastnik zawsze ma większą gamę gdzieś tam, czy to zwodów, czy ulubionych zagrań. I obrońca ma więcej do analizy, może z tego się bierze, że jednak Michał lubi analizować i więcej tego robi. Ty wszystko masz jakby pod kontrolą, ty masz piłkę przy nodze, prawda? I ty decydujesz, co się dzieje, a obrońca w jakim tam stopniu szukać. Tak, ale też przypominając ostatnią sytuację moją niewykorzystaną ze Szwajcarią, no to wzięła się też z tego z bardzo dobrej analizy. Mówisz o tej 20 sekundy? Tak, bardzo dobrej analizy trenerów.
powiedzieli, żeby odcinać. Może nie będę tutaj wszystkiego zdradzał, ale wiadomo, przy wysokim pressingu akurat dobrze złapaliśmy, wiedzieliśmy, że mają z tym problem i od razu stworzyła się po tym sytuacja. Także też jest to potrzebne, ale mówię na pewno w mniejszym stopniu niż obrońców. Wiesz, to najbardziej się na trybunach denerwował, siedział za mną, Maciej Grybus chyba na tym meczu. Zaskoczył troszkę tym przyjazdem. No troszkę zaskoczył, bo w sumie nie wiedziałem, może niektórzy chłopaki widzieli, ale naprawdę bardzo miło, że Rybka wpadł do nas. Wiadomo, że podpisał kontrakt z Lyonem, teraz bardzo mu z tego miejsca gratuluję. Życzę zdrowia, jak najszybszego powrotu zdrowia. Słyszałem, że już z Barkiem o wiele lepiej. Jeszcze może nie w 100%, ale bardzo dobrze. Także na pewno szkoda, że nie ma go z nami i miły przyjazd z jego strony. Także może na sam mecz do Marsylii też przyleci. Jest u nas na kanale Łączy Nas Piłka. Dzisiaj rozmowa Kuby Polkowskiego właśnie z Maćkiem, także zobacz sobie za chwilkę. Wy też zobaczcie, naprawdę warto. Kuba Polkowski i Adrian Duda odwiedzili Maćka Rybusa na obozie Olympique Lyon i świeży materiał możecie zobaczyć teraz. Już dziękujemy. Miłego popołudnia. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Pozdrawiam.